Dzień dobry. Witam wszystkich na kanale Okiem Żeuskiej i zapraszam do odbioru i zbioru myśli osób sławnych, osób, które miały swój znaczący wkład w dzieje ludzkości, w budowanie kultury, w budowanie konstrukcji wartościowych intelektualnie dla nas wszystkich, dużo mądrzejszych ode mnie, którym dzisiaj, pozwólcie Państwo, z krótkim komentarzem własnym oddam głos. A chciałabym zająć się kwestią, która wydaje się być najważniejsza w naszym istnieniu i stanowić jego sens. Słów kilka o miłości. Do rodaków, do dzieci, do rodziców, do przyjaciół, do ludzi, do bliźnich w ogólności. Zawsze zwycięża ten, kto kocha, a nie ten, kto wie więcej. Hermann Hesse. Proszę Państwa, Hermann Hesse, Niemiec. Ach ci Niemcy. Tak, wiem. Absolutnie tak nie jest i proszę się na to nie nabierać. Jest dokładnie odwrotniej. Nasza historia tragiczna pokazuje, że właśnie zwycięża ten, kto wie więcej. Bo informacja jest bronią i najcenniejszym towarem. O informacje toczą się walki wywiadów. I w wywiady, w ich wyposażenie, wykształcenie, przygotowanie do działania państwa wtłaczają, inwestują największe pieniądze, bo służby to są oczy i uszy państwa. Ale patrioci, idioci, służby, 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 gorzej niż te maluszki, które się, proszę państwa, na parkingu właśnie cichutko wylewają, żeby sobie kupić lody czekoladowe. Służby, państwo bez służb nie istnieje. Problem polega nie na tym, że służby, tylko że my służb nie mamy. Nie mamy. Ci, którzy potrafili coś zrobić za komuny, to byli ci, którzy potrafili i towarzyszy radzieckich przytrzymać, chociaż mieli interkom z Moskwy na ścianie, wszyscy o tym wiemy, ale i towarzyszom amerykańskim hulającemu tu po naszym terenie CIA wielokrotnie zdejmowali spodnie przez głowę. To są fachury, którzy zostali, proszę państwa, odżegnani od czci i wiary. I nie mówię tu o przypadkach nadużyć czy podłości, które zdarzają się wszędzie. Mówię o fachowości. O fachowości. Nie mamy fachmanów, proszę państwa, w jądrze państwa. No to mamy to, co mamy. To mamy Marsze Niepodległości. No tak, no tyle mamy. I tu panie na chodnikach. Przepraszam, uniosłam się. Ale głupota też powinna mieć swoje granice, a ja tu tej granicy nie dostrzegam, więc idę dalej z cytatami. A więc proszę Państwa, Hermann Hesse, zawsze zwycięża ten, kto kocha, a nie ten, kto wie więcej. Niemcy mają interes, żebyśmy w to wierzyli, ale to nieprawda. Jest dokładnie odwrotnie. Powstanie warszawskie jest najlepszym tego przykładem. Zryw serca, zryw, proszę państwa, emocjonalny doprowadził do wygubienia tych najlepszych w liczbie ponad 200 tysięcy, którzy powinni żyć i pracować dla Polski. Z tego miejsca składam najserdeczniejsze życzenia noworoczne i kompletnych 100 lat w aktywności bohaterowi narodowemu i bohaterowi i uczestnikowi temu powstania, mojemu przyjacielowi, panu kapitanowi Bogdanowi Choroszowskiemu. Pseudonim Komar. Wszystkiego najlepszego, Bogdanie. Do usłyszenia na antenie. Święty Augustyn mówi dalej tak. Nie powinniśmy kochać ludzi na tyle, aby dla nich kochać ich występki, ale także nie powinniśmy nienawidzić występków na tyle, aby z ich powodu nienawidzić ludzi. Zgadzam się z tym, proszę państwa. Clemens Bernanto mówi tak, tylko miłość wie, jak to robić, aby dając innym samemu się bogacić. No, 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 przykład Ukrainy pokazuje, że, proszę państwa, nie umiemy ani dawać, ani kochać, ani się bogacić. Wiecie państwo, o czym mówię. We wszystkim albowiem potrzebny jest umiar, złoty środek, o którym już Państwu mówiłam, a którego nam chronicznie brakuje i popadamy w skrajności, niszcząc sami siebie i winiąc za to cały świat. Taka jest najprostsza diagnoza ramowa dla społeczeństwa polskiego. A tak naprawdę to głupawka lewej i prawej strony i wszechogarniająca agresja to są dwie strony tej samej monety. Mechanizm ogłupienia i agresji jest dokładnie ten sam.
Henryk Sienkiewicz mówi tak. Kochać jest nie dość. Trzeba umieć kochać i trzeba umieć nauczyć miłości. O tak, proszę Państwa, o tak. Kochać trzeba umieć mądrze. I znów przykład Ukrainy pokazuje, że nawet kochać nie umiemy. Przesadzamy ze wszystkim. En masse oczywiście, nie mówię o jednostkach myślących, ale niestety jesteśmy w mniejszości ciągle. Albert Samen. Namiętność leci, przyjemność biegnie, rozsądek idzie. Nic dziwnego, że przybywa zawsze spóźniony. Doskonałe, 100% się z tym zgadzam. Święty Augustyn. Miarą miłości jest miłość bez miary. Honoré de Balzac. Być zazdrosnym, to znaczy wątpić nie w swoją ukochaną, ale w samego siebie. O tak, proszę Państwa. Honoré wiedział, co mówi, a my tak naprawdę swoim kompleksem niższości wykazujemy też zazdrość wobec innych narodów, bo niestety nie umiemy się zorganizować tak, jak zorganizowały się inne narody. Patrzcie Państwo, jak to życiowo pasuje. Bo ludzie tak naprawdę, niezależnie od ras, wyznań, narodowości, przekonań, kultury, są wszyscy w bazowych potrzebach i przekonaniach tacy sami. Tacy sami. Jest to paradoks jedności w różnorodności. To nam też umyka. I też i na tym przegrywamy. Powtórzę Alberta Samena, bo to jest doskonałe. Namiętność leci, przyjemność biegnie, rozsądek idzie. Nic dziwnego, że przybywa zawsze spóźniony. Wincenty Marewicz. Mężczyźni mówią do rozumu, kobiety do serca. Proszę Państwa, z całym należnym szacunkiem, ja mam inne przekonania i dobrze Państwo o tym wiecie. Nieraz już mówiłam, jak tępię i gonię starych chłopów, którzy mi głowę zawracają, żony ich już nie słuchają, to mi tu wydzwaniają. Teraz już nie, bo wiedzą, że nie mają czego szukać. Ale na początku to była po prostu plaga. Gdyby byli normalni i myśleli choć trochę, to by tak nie wydzwaniali, więc pan Wincenty nie ma racji. Karol Bunsz. Miłość jest tyle warta, ile kosztuje. Ha. William Faulkner. Miłość i cierpienie to jedno i to samo. Miłość mierzy się sumą, jaką trzeba za nią zapłacić. I zawsze, jeśli to wypada zbyt tanio, to znaczy, że człowiek oszukuje sam siebie. No, proszę Państwa, przyłóżmy to do Powstania Warszawskiego i do wcześniejszych wszystkich polskich powstań. Guy de Maupassant. Kiedy się kocha, nie zna się nic lepszego, niż dawać, darować wszystko, wszystko. Życie, myśl, ciało, wszystko, co się ma. I czuć, że się daje. I czynić wszystko, co możliwe. Aby ciągle jeszcze dawać więcej. Sława Ukrainie tu się nasuwa, prawda, proszę Państwa? Miłość, jak i reszta, jest tylko pewnym sposobem widzenia i czucia. Znowu Gustave Flaubert. Miłość jest aktem wiary. Kto ma mało wiary, ten dozna mało miłości. Erich Fromm. No cóż, proszę Państwa, oby nam się to stało, powiem od siebie. To może wtedy wytrzeźwiejemy z tych chorych miłości i urojeń. Konstanty Ildefons Gałczyński. Ty jesteś mi wodą w lecie i rękawicą w zimie. Stefan Garczyński. Aby moje życie miało sens i było ważne, musi mieć sens i być ważne dla kogoś. Kończąc ten cykl i dziękując Państwu za spotkanie, dodam dwie znakomite myśli, z którymi się zgadzam, żeby zamknąć tą klamrę optymistycznie. Lew Tołstoj. Miłość jest zawsze w naszej mocy. Oczywiście, że tak. Więc wytrzeźwiejmy w końcu, proszę Państwa, z tych chorych miłości. Kochać to znaczy prześcignąć samego siebie. Oscar Wilde. Ja skomentuję to tak. Rozwój zawsze jest możliwy. Nigdy nie jest za późno, żeby w życiu wytrzeźwieć mentalnie, zmądrzeć i zacząć robić coś dobrego. Nigdy nie jesteśmy tak bardzo bezbronni wobec cierpienia, jak wtedy, gdy kochamy. Nigdy tak beznadziejnie nieszczęśliwi, jak wtedy, gdy straciliśmy przedmiot miłości. Zygmunt Freud. No to można przyłożyć, proszę Państwa, do polskiej polityki dotychczasowej przez 30 lat tak zwanej Polski po transformacji. A ja chcę zakończyć to, proszę Państwa, znakomitą myślą Jane Fondy. Bardzo przeciwną polskiemu nurtowi myślenia martyrologicznego.
Rozczarowania należy spopielić, a nie balsamować. Dokładnie tak, proszę Państwa. Tylko przyłóżcie to teraz do tej polskiej martyrologii, do celebrowania nieszczęść jako rzekomego moralnego zwycięstwa. Tfu! Kiedy my od tego się wreszcie odczepimy i zaczniemy działać i myśleć i się organizować jak normalni ludzie? Mam nadzieję, że jeszcze to zobaczę w tym życiu, szanowni Państwo. Po to to robię i po to tu do Państwa ględzę. Bierzcie i jedzcie z tego wszyscy jak swoje i nieście dalej. Niechaj naród mądrzeje, bo jak będziemy mądrym narodem, to nie damy się robić w Karolka, tak jak mówi pan Maciek. Brakuje nam mądrości i brakuje nam złotego środka. Tylko tyle, a moim zdaniem aż tyle. Ale nie zrażajmy się. Trudnych zadań krzewienia mądrości i złotego środka, propagowania złotego środka też trzeba się podjąć. I kto jak nie my, szanowni Państwo. Wszystkiego dobrego w nowym roku. I zakończę to jeszcze specjalnie dla Państwa myślą Gustava Flaubert. Serce to jedyne w swoim rodzaju bogactwo, którego nie można kupić ani sprzedać, a można tylko ofiarować. Dziękuję za dziś. Do następnego razu. Szanowni Państwo, serdecznie zapraszam do subskrybowania mojego kanału. Bardzo proszę, kliknijcie też dzwoneczek, aby na bieżąco otrzymywać informacje o najnowszych nagraniach na kanale Okiem Żeuski. Jeśli uznacie, że treści warte są odsłuchiwania, jeśli się Wam podoba, proszę rozsyłajcie również i promujcie wśród swoich znajomych. Niech nas będzie jak najwięcej. Serdecznie pozdrawiam, ku chwale ojczyzny i mam nadzieję, że zobaczymy kiedyś Polskę wolną, szczęśliwą i bogatą. Do usłyszenia, do zobaczenia, wszystkiego dobrego.